blogu. Dzisiaj jest sobota, mamy przepiękną pogodę, cudowny weekend, godzina 11. Jesteśmy już po śniadanku i właśnie będziemy szykować się powolutku do wyjścia. Ja przysiadłam przy moim tymczasowym miejscu do makijażu. Mam tutaj swoje kosmetyki, cały czas czekam jeszcze na moją toaletkę, która już niebawem ma być. Także będę mogła się przenieść do sypialni z moją stacją makijażową. Ale na ten moment jestem tutaj, zaraz zaczynam się malować. Mam tutaj YouTube'a i pomyślałam, że zaczniemy sobie tego vloga trochę w stylu takiego get ready with me. Zrobimy sobie szybki makijaż, zrobimy coś z włosami, bo jak widzicie, coś trzeba z nimi zrobić. Ubierzemy się, no i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Mam nadzieję, że oczywiście ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co u Was słychać, a ja tymczasem zabieram się za makijaż, bo szkoda siedzieć w domu, kiedy jest naprawdę takie przepiękne słońce. Mamy też trochę rzeczy do załatwienia, ale myślę, że najpierw wybierzemy się na spacer, żeby skorzystać z tej pięknej pogody, a później pójdziemy do sklepów pozałatwiać to, co trzeba załatwić. Taki jest plan. Mam już przygotowane usterko, także odpalamy i lecimy z tym makijażem. Na pewno nie będzie to nic specjalnego, bo mam tutaj niewiele kosmetyków, dosłownie takie, które są bardzo podstawowe, jeżeli chodzi o makijaż. Wszystko inne mam jeszcze pochowane, no bo tak jak mówiłam, jestem tutaj w takim tymczasowym miejscu. This is a song about the way it feels, the way you burn, the way you heal. Don't try and stir it up, staring is ugly. Reconcile with the angry beast in a crowded space. No, nothing draws a crowd like a good fight. So how do we get this mean old boy down from his tower? He's been swatting at the flybys, smoking his red eyes, sneering at the world. Skończyłam, jak widzicie, jest taki bardzo, bardzo naturalny. To jest mój zupełnie codzienny, najzwyklejszy makijaż, taki jak robię codziennie do pracy i nie tylko. Także nie ma tu może nic specjalnego, ale w takim czuję się w sumie całkiem dobrze. Teraz zajmiemy się włosami, bo coś tutaj trzeba ogarnąć. Myślę, że albo będzie kucyk, albo w ruch pójdzie suchy szampon. Zobaczymy. Pomadka jeszcze, ale mam ją w torebce. I muszę wybrać jakąś stylizację. Już korci, jakaś taka wiosenna, ale nie jest jakoś super ciepło, bo jest no 9 stopni. To jakby na moje, to jeszcze zima. Nie mam za bardzo pomysłu na stylizację. Myślę, że nadal to będzie swetrowa stylówka. Także sprawdźmy, co my tutaj mamy. Korcą mnie oczywiście sukienki, ale na to jeszcze raczej za wcześnie, chociaż może z rajstopami. Ale chyba będę tego żałować. Wykminiłam stylówkę. Założyłam taki sweter dłuższy w karmelowym kolorze i tutaj mam pod spodem halkę, taką specjalnie właśnie do swetrów, więc mogę uznać, że to jest taka właśnie sukienka. Nic nie wystaje, jest odpowiednia długość, a jednak coś innego. Ostatni element mojego szykowania się do wyjścia to włosy. Wczoraj je kręciłam, więc dzisiaj wygląda to tak. Jakby je troszeczkę jakoś ogarnąć, to nie najgorzej całkiem. Just again, no cause for study, no charge to fight, no need to search for cover in the night, just whisper. All will be all right.
Kura gotowa, odświeżyłam sobie loki, troszkę rozczesałam włosy i zakręciłam kilka pasm, ale tylko tu z wierzchu. I udawana fryzura gotowa. A jeżeli chodzi o usta, to użyłam takiego miksu. To jest pomadka z MAKA w odcieniu 608, którą nałożyłam na kredkę do ust z Golden Rose w odcieniu 512. Co Wam ją pokazuję, to jest coraz mniejsza. Jak widzicie, to już jest naprawdę końcóweczka, ale ją uwielbiam. Wracam na chwilę do szafy, bo jeszcze czas na biżuterię. Akurat z tym nigdy nie mam problemu, bo zawsze to jest stały komplet. Ja już jestem prawie gotowa do wyjścia, biżuteria jest, włosy zrobione szybkim sposobem są, makijaż jest, także zaraz wychodzimy. Brakuje mi jeszcze zapachu, a jako że dzisiejszym partnerem odcinka jest firma Made in Love, pokażę Wam paczkę, którą od nich ostatnio dostałam. Samą przesyłkę dostałam około 2 tygodni temu, także myślę, że to jest naprawdę odpowiedni czas, żebym mogła teraz podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami. Marka Made in Love to jest marka produkująca perfumy. Mają takie bardzo chwytliwe hasło: więcej zapachu, mniej marketingu. Made in Love to perfumy inspirowane najpopularniejszymi zapachami, które często są poza naszym budżetem, bez fikuśnych butelek, nazw i etykiet. Generalnie filozofia tej marki bazuje głównie na prostocie, na zapachach, które są nam dobrze znane. One są w bardzo dobrych, przystępnych cenach, dzięki czemu możemy mieć nawet kilka albo i kilkanaście zapachów. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię perfumy i nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez tego przysłowiowego psiknięcia się jakimś zapachem. Zazwyczaj są to faktycznie markowe perfumy, które dostaję gdzieś tam na różne okazje, ewentualnie przywożę sobie z podróży. Natomiast byłam bardzo ciekawa tej marki, chciałam zobaczyć, jak to jest z trwałością takich zapachów. Przed Wami 5 zapachów, które ja sobie wybrałam. Nie wszystkich jeszcze miałam okazję użyć, natomiast mam już swoje typy. I to są zdecydowanie te 2 zapachy. Moim faworytem są perfumy orientalne i takie faktycznie kupuję najczęściej. Mam tutaj 17 i 10. To jest Carolina Herrera Good Girl, a to jest YSL Black Opium. I te zapachy naprawdę pachną bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ten zapach, czyli Carolina Herrera Good Girl, miałam te perfumy i zapach jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowany. Ja się przede wszystkim zastanawiałam, czy takie tanie perfumy mogą być trwałe. I moim zdaniem tak. W ofercie dostępne są zarówno perfumy damskie, jak i męskie, także pokażę Wam tylko przykładowe ceny, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No myślę, że są bardzo korzystne. Zobaczcie, to jest 40 zł za 100 ml zapachu. Tak jak Wam wspomniałam, używam głównie tych zapachów i dla mnie to jest super opcja, bo to są faktycznie perfumy, których ja nie boję się za sobą brać, na przykład do pracy, bo nie boję się, że ten flakon się zbije. Myślę, że przede wszystkim to jest super propozycja dla osób, które mają mały budżet, ewentualnie lubią mieć kilkanaście zapachów. Wiadomo, że perfumy są drogie, raczej to jest coś, co kupujemy sobie raz na jakiś czas. A tutaj naprawdę w 100 możecie zaopatrzyć się w kilka zapachów i zmieniać je dosłownie codziennie. Pomyślałam też, że to jest bardzo bezpieczna opcja prezentowa. Jak tylko dostałam tę paczkę, to zwróciłam uwagę na to, że one są bardzo estetycznie wykonane. Stąd też myślę, że na prezent one sprawdzą się bardzo fajnie. Ja nigdy perfum w prezencie komuś nie kupuję, chyba że dokładnie wiem, jaki zapach chcę. No bo wiecie, bardzo łatwo jest przestrzelić z zapachem, a są to raczej drogie rzeczy. Natomiast tutaj możecie zamówić komuś nawet całą serię, całą linię, powybierać tych zapachów kilka i na pewno z którymś traficie. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi perfumami i marką Made in Love, zostawiam Wam do nich namiary, strony zresztą już widzieliście. Wybór zapachów jest naprawdę spory, są i kwiatowe, i orientalne, damskie, męskie, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W kwietniu obowiązuje też promocja 3+1 na zapachy o pojemności 100 ml. Wystarczy dodać do koszyka 4 zapachy, a cena tego 4 zmieni się na 1 grosz. Myślę, że to całkiem ciekawa promka, bo za 4 zapachy zapłacicie jedynie 120 zł. Pozostaje mi tylko się psiknąć. Ja lubię dużo. I wychodzimy. Biorę płaszcz jeszcze, bo podobno pralnia jest otwarta, także spróbuję go oddać, bo ma małą plamę. Dobra, nie jest mała niestety. A zbliżają się ciepłe dni, także chciałabym już zrzucić ten kożuch i przerzucić się na coś lżejszego.
już na miejscu, spacerujemy. Mieliśmy docelowo wylądować gdzie indziej, ale jednak wylądowaliśmy na Starym Mieście w okolicach miejsca, gdzie będziemy jeść, bo już się zbliża godzina taka obiadowa. Powiem wam, że jednego nie przemyśleliśmy. Jak tu jest dużo ludzi. W sumie chciałam, wiecie, tak na spokojnie, w ciszy pospacerować. No nie wiem, nie. Przestrzeliliśmy niestety. Zobaczcie, ile ludzi. To na pewno nie jest spokojnie. Zobaczcie, przybyliśmy w miejsce, gdzie stoi najwęższa kamienica w Polsce. Na szerokość jednego okna. Tutaj przewodnik Patryk mnie zabrał. Chociaż znałam już to miejsce, ale jest faktycznie. Te wszystkie budynki dookoła są zabytkowe. Także można poczuć troszeczkę ducha starej Warszawy. Muzeum generała Ryszarda Kuklińskiego, proszę bardzo. Człowiek, który pomógł wygrać zimną wojnę. Dziękuję bardzo przewodniku. Polecam. Idziemy dalej. Kolejki, więc przyszliśmy strategicznie do miejsca, gdzie myśleliśmy, że kolejki nie będzie. I faktycznie tej kolejki nie było. Mamy stoliczek bardzo elegancki, także wybieramy jedzonko. Jedziemy właśnie na zakupy. Zjedliśmy. Chciałabym powiedzieć, że to była wspaniała uczta i że to był miło spędzony czas, ale kurczę, zdenerwowałam się. A zanim zapytam was o zdanie, to przybliżę wam sytuację, która nas spotkała. Byliśmy w tej restauracji już z jakieś 2 lata temu, może trochę więcej. Jedzenie było dobre, a najpyszniejsze było tak zwane czekadełko, czyli to były chipsy takie krewetkowe z takim przepysznym, przepraszam, że was tak obniżam, ale Patryk tutaj prowadzi, z takim przepysznym sosem orzechowym. I akurat te chipsy krewetkowe z tym sosem było czymś takim, co zapadło mi w pamięć i zapamiętałam to miejsce jako takie dobre i takie wyróżniające się, więc stwierdziliśmy, że wrócimy. No i wróciliśmy. Zamówiliśmy sobie tam dania, było całkiem sporo stolików zajętych wokół nas, więc mniej więcej mieliśmy pogląd na to, co się dzieje u innych. Jako jedyni nie dostaliśmy tego czekadełka. I wiecie, to jest taka sytuacja, dziwna trochę, bo zaczęliśmy się zastanawiać, że może po prostu już tego nie dają, taka pierwsza myśl. Ale później widzieliśmy, że komuś tam dają. No to później zaczęliśmy się już nawet zastanawiać, czy może za mało wydaliśmy. No ale zamówiliśmy i zupę, i drugie danie, i napoje, więc tak sobie myślę, że chyba nie. No i mówię do Patryka, że może już tego nie dają i że po prostu to trzeba zamówić jako przystawkę. No więc mówię, to może zamówimy, ale patrzę w kartę i też tego nie było. Machnęliśmy trochę ręką, zniesmaczeni, bo ja przyszłam do tej restauracji praktycznie tylko na te chipsy, jakby to był pretekst w ogóle do tego, żeby tam przyjść. No i dostaliśmy dania główne. Ja zamówiłam sobie pad thaia, bo to jest moje ulubione danie, z krewetkami. Te krewetki już zaczęły mi się nie za bardzo podobać, bo jednak zazwyczaj podaje się z ogonkami albo w całości. Wtedy jest taka, nie wiem, gwarancja świeżości tych krewetek. No ale mówię, no dobra. Patryk mówi do mnie, ej, ale tam obok dziewczyny mają i orzeszki, i tam chili, i limonkę. Ja nic totalnie nie miałam, taki zupełnie nieprzyprawiony ten pad thai. I sobie myślę, kurde, o co tu chodzi? Pomijając to, że smak jakby nie był zbyt dobry, przychodzi kelner. Ja zazwyczaj nie zwracam nikomu uwagi. Może akurat to źle. Chyba jesteśmy z tych ludzi, którzy po prostu jak coś nam nie smakuje, to już tam później nie wracają. Myślę, że bardzo wiele osób tak robi. Okazało się, że obsługiwał nas taki niezbyt sympatyczny kelner, który mam wrażenie nie do końca w porządku się zachował w stosunku do nas.
Bo kiedy ja powiedziałam, jaka jest sytuacja, że no ten pad thai nie był zbyt dobry i bardzo bym go prosiła, żeby przekazał kucharzowi, że no ani nie miałam żadnych dodatków, ani tej limonki, ani orzeszków, ani chili, żeby to jakoś sobie tam też doprawić. Te krewetki, no wydaje mi się, że są dosyć słabej jakości. Zjadłam chyba tylko dwie, a było ich tam w ogóle z 10. Więc jak ktoś je pad thaie, to wie, że no, krewetki z tego dania są najdroższe. I w wielu restauracjach jedliśmy i nie ma tam nigdy z 12 krewetek. A to były takie malutkie kreweteczki, gdzie jak ja zażartowałam do Patryka właśnie, że jego curry je podobną karmę. Też powiedzieliśmy, że nie dostaliśmy tego czekadełka, że to trochę przykro, bo no bo w sumie właśnie tym nas tak najpa ujęła wtedy i zapamiętaliśmy to tak dobrze i przyszliśmy specjalnie po to. Pan jakby nie... Pan się nie zreflektował. Nie zreflektował się, nie wyszedł z jakąś propozycją rekompensaty, którą moim zdaniem powinien nam zaproponować. Później wrócił, powiedział, że nie ma menadżera i że ja sobie mogę ewentualnie napisać na Facebooku albo na maila, bo on nie jest osobą decyzyjną, co ja też po części rozumiem, ale z drugiej strony było widać, że pan po prostu ma w dupie, za przeproszeniem. Później rzucił do mnie tekstem, że no mogę właśnie sobie złożyć tam skargę, czy co tam chcę właśnie mailowo. I wiecie, nawet sam mnie zaproponował, że w takim razie on doniesie te głupie chipsy, żeby po prostu jakoś zatrzeć takie niemiłe wrażenie. I jeszcze powiedział, że jak mi coś nie pasowało, to mogłam wcześniej zgłaszać i wołać. Tylko wiecie, ten kelner nawet nie przyszedł zapytać w międzyczasie całego trwania naszego posiłku, czy wszystko smakuje, czy wszystko w porządku. I jego nie było na sali, więc jak ja miałam to zgłosić, jak nikogo nie było, komu mogłabym zgłosić? Nie, no... A poza tym, no przecież nie będziesz za kimś latać, nie będziesz chodzić za nim albo biec na kuchnię, tak, żeby zapytać, czy to aby nie jest jakaś pomyłka, bo kucharz wie, co wydaje i facet widzi, co niesie. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, czy zdarza wam się zwracać uwagę na przykład w restauracji na obsługę czy na danie, bo... Kurczę, jedzenie, najpyszniejsza, najwspanialsza część życia. Oni mi zepsuli posiłek, zostawiliśmy tam 200 zł i jesteśmy niezadowoleni. To jest przykre po prostu. Wróciliśmy już z zakupów, ale nic wam totalnie nie nagrałam w sklepie, bo 100 tysięcy ludzi tam było. To była walka o przetrwanie dosłownie, także chcieliśmy jak najszybciej stamtąd wyjść. Ale się udało. No dobra, ale żeby nie było, że was nie zabrałam na zakupy, to pokażę wam, co kupiłam, także będzie taki mały food haul. Przed wami składniki na obiad, na jakieś 4 dni. Ciasto marchewkowe, pastę jajeczną i oczywiście takie domowe, dodatkowe rzeczy codziennego użytku. Także zacznijmy sobie tutaj od prawej strony. Mamy serek biały, masełko, cebula do obiadu i do pasty jajecznej, kurczaczek, płatki owsiane, tutaj mam marchewkę do właśnie ciasta marchewkowego, śmietankę 30, majonez, olej słonecznikowy, jajeczka, tutaj serek mascarpone, soki jabłkowe, pomarańczowe i to jest mój jedyny impulsywny zakup. Nawet Patryk się zdziwił, co ja tu biorę. Zazwyczaj nie kupujemy takich napojów, to znaczy w ogóle ich nie kupujemy, ale wiecie co? Pić mi się strasznie chciało w sklepie i jak sobie wyobraziłam taką zimną iced tea z lodówki, o, musiałam wziąć. Cukier, ryż brązowy, cukier trzcinowy, to też do obiadu, pieczywko, mango, pasta do zębów, cukier wanilinowy, cynamon, słonecznik. Widzicie, jedno ciasto się skończyło, trzeba upiec nowe. Cześć, mamy kolejny dzień, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj zabieramy się za sprzątanie, jako że wczoraj był taki dzień luźniejszy, spacerek na mieście, jedzonko i zakupy, to dzisiaj trzeba posprzątać, żeby po prostu przygotować mieszkanie na nowy tydzień, także dzisiaj będę się tym zajmować. Nie będą to jakieś super wielkie porządki, ale takie wiecie, podgarnięcie, żeby było czyściej. Cały czas jeszcze nie jesteśmy na etapie, żeby wszystko super czyścić, bo jeszcze mamy gości różnych, którzy nam się przewalają przez chatę i bałaganią. Jedna rzecz się zmieniła, mamy już wieszaki na kaloryfer. Nie było to łatwe, jeżeli chodzi o montaż, bo nie było tam ani instrukcji, ani do końca jasnego sposobu tego montażu, ale rozkminiliśmy to na szczęście i się udało, także mamy już nasze wieszaki na ręczniki, w końcu mogą wisieć w tym miejscu, w którym powinny.
guess I'm all confused about you, about you. You're my one temptation, yeah. I don't know why I pretend to, that I don't really care about you. Maybe I'm indifferent, maybe I'm not thinking straight. I know I shouldn't play these games. Oh, maybe I'm indifferent, maybe I'm not thinking straight. I know I shouldn't play these games, but I just wanna stop everything I'm doing. Stop 'cause I'm not okay. I want you here forever. I want you here with me. Trochę czasu minęło, ale dom już jest posprzątany. Tak jak mówiłam, raczej tak ogarnięty, bo z doświadczenia wiem, że jak jeszcze tu wejdą ekipy, to nie ma co wylizywać domu do czysta, bo to się mija z celem. Miałam umyć podłogę, ale też sobie przypomniałam, że w sumie za 3 dni przychodzą stolarze montować toaletkę i inne meble tutaj. Nie ma to najmniejszego sensu. Rzucę na gabinet, jak widzicie, jest pięknie i czyściutko. W sypialni odświeżyłam nam troszeczkę materac, odkurzyłam go odkurzaczem z taką specjalną końcówką właśnie do materacy. Użyłam takiej mgiełki zapachowej z Bath & Body Works. Oczywiście obowiązkowo wietrzenie, także otwarte okno. Możemy popodziwiać ostatni raz tę pustą przestrzeń, bo już niedługo stanie tutaj, mam nadzieję, piękna toaletka, także ten kąt już nie będzie taki pusty i w końcu będę mogła się tutaj przenieść ze wszystkimi moimi kosmetykami. I w salonie też już pięknie czysto. Monsteretę też bym chciała troszeczkę podnieść, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ona znowu mi się niestety przekrzywiła, chociaż przed przeprowadzką może pamiętacie, że staraliśmy się ją w jakiś sposób okiełznać. Tak, mamy tam toaletę na balkonie, nie pytajcie czemu. Ale widzicie, ona już po prostu jest za ciężka i będziemy musieli przeprowadzić tę akcję jeszcze raz. I oczywiście kuchnia, którą jak się posprząta, to od razu robi się wrażenie, że całe mieszkanie jest czyste, także też jest sprzątnięta. Tutaj leci muzyczka. Już odpaliłam kominek, także teraz już tylko niedzielny relaks. Jeszcze tylko pranko mnie czeka, ale od razu nastawię na suszenie, więc już nie będzie trzeba tego wywieszać. Uwielbiam moją pralkę suszarkę, mówiłam wam, kocham ją. Wy już wiecie, co ja chcę powiedzieć, prawda? Myślę, że tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. To ja, Magda z przyszłości. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się oczywiście standardowo w komentarzach. Dziękuję wam za dzisiaj. Jeszcze raz buziaki. Pa!